Siema, z tej strony pokażę kilka wędkarskich trików, ale wędkarskich trików do Chorwacji, więc tak, widzimy się po przerwie. Więc tak, witam was po przerwie. Jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku pokażę kilka wędkarskich trików do Chorwacji. Jak ktoś wyjeżdża, to ten odcinek będzie w sposób dla was. Więc tak, najpierw powiem, co wam będzie potrzebne na spinning. Mojej skrzynki wędkarskiej coś tutaj wybiorę takiego przydatnego. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście odcinek, jak pokazuję moją skrzynkę wędkarską. Więc tak, takie jakieś małe poproszki na pewno się przydadzą, nie za dużo też spinningowe rzeczy. O, tak. Więc to odsuwam na bok. A coś już sobie kładę. Okej. Tu tam mam syf wędkarski, taki zwany. Okej. Więc tak, na pewno będzie taki potrzebny jakiś taki nam mały twisterek. Tutaj niestety mam takiego twisterka. Nie wiem po co z takim ciężarkiem. Czy wiecie o co chodzi, główką spinningową. Więc tak, bierzemy to na boczny trok. Niestety, ale nie mam ciężarków na boczny trok. Ani teraz nie mam czasu za bardzo tego robić, bo to jest taki odcinek na spontanie. Oj, nie widzieliście mnie trochę. Okej. Okej. Więc tak. Na boczny trok przynajmniej się przyda. Ja już byłem kilka razy w Chorwacji, więc tak. Taka przynęta na boczny trok. Niestety, ale nie mam ciężarków na boczny trok, tak jak mówiłem. I trochę nie mam czasu na odcinku. Trochę nie mam czasu tego robić na odcinku. Czekajcie, zamknę sobie drzwi. Dobra, rzuciłem po przerwie, już drzwi są zamknięte, nie powinno tak hałasować. No boczny trok, zestaw jest jeszcze nie zrobiony, więc... Oj, kolejna. Okej, prymitywny zestaw na boczny trok jest zrobiony. Taki na szybkości. Tutaj mamy ciężarek, a tutaj zaraz taką gumkę. To nie jest najlepszy sposób na boczny trok, w sumie nie wiem, czy to... Ja się nazywa boczny trok. Ale okej, bo to jest inny sposób. Ale takie coś też może się nadać. Te ryby mają bardzo małe pyszczki. I uważajcie, bo ta ryba akurat ma kolce. Znaczy niektóre ryby to mają kolce, więc uważajcie. Tutaj jeszcze mogą się nadać takie oto twisterki. Niektóre mogą być za duże. Te może być za duże. Ale nie powinien być za dużo. Okej. Okay. Tak, różne kolory. Przydadzą tu się. I tutaj też można użyć tutaj trochę takie. No, na większą głębokość. Od takiej właśnie. Wiecie, jak to się nazywa? Napiszcie w komentarzu. Ośmiorniczka, tak, ośmiorniczka. Tutaj jeszcze taki ładny twisterek. Czerwony ogonek. I złoty. Okej, więc to posuwamy na bok. I teraz... Jakie przynęty stosować? Tak, spinning można stosować. Jeszcze można stosować sposób na ciężko, bo to jest uniwersalny, tak jak prawie każdy. Na spławik. Na spławik może się przydać na przykład chleb. Dobry. No i jeszcze co? Kalmar. Tak, kalmar, a jeszcze wędzone ryby. Tak, to też się może nadać. Więc co? Może dzisiaj będzie jeszcze kolejny odcinek, więc w tym tygodniu poszalałem z tymi odcinkami. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście wędkarskie odcinki, no bo ja nie wiem, z czego robić odcinki. Napiszcie z czego. Proszę was. Tak, ty.